Dzień dobry. Witam Państwa w Akademia Elektronika, Instytut Filozofii UJ. Może na początek zapytam, czy słychać mnie w obydwu światach, w świecie Second Life oraz w Lublinie. Proszę o potwierdzenie, czy jestem słyszalny. Bardzo dziękuję. Nazywam się Sidney Mio i reprezentuję Akademia Elektronika w Second Life. To jest moje imię sieciowe, a Akademia nie jest zinstytucjonalizowaną częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niemniej od 8 lat odbywają się w niej oficjalne akademickie ogólnopolskie kursy. Moje imię i nazwisko ze świata fizycznego to Michał Ostrowicki i tutaj reprezentuję Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dla osób, które znajdują się w Akademii Elektronika, a także dla tych, które być może odsłuchają ten referat na stronie Akademii, jak i na playliście na YouTubie, na kanale Akademii, powiem, że jesteśmy na konferencji Humanistyka Cyfrowa, Teoria i Praktyka zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Badania Gier UMCS-u Teatr NN oraz UCNICO, czyli University Center for Distance Learning, a także, i to chyba ważna informacja również, że konferencja jest organizowana pod patronatem The Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities. Proszę Państwa, witam Państwa w dwóch światach, na konferencji hybrydowej i w tym momencie jest tak, że częściowo widzimy się przez stream, częściowo Państwo widzicie to, co dzieje się w Akademii Elektronika. Niemniej chodzi o to, że może w przyszłości właśnie takie konferencje będą standardowo odbywały się w świecie takim jak Second Life, może niekoniecznie w Second Life, ale w podobnym, gdzie jest cały świat, awatary, postaci, ludzie, zwierzęta, dlatego że świat jest bliższy człowiekowi niż komunikacja. Ja w tym wypadku znajduję się w świecie fizycznym w pięknej Pradze, gdzie mamy wspaniałą pogodę, natomiast właśnie alinearnie możemy się spotkać tutaj w sieci, czyli z różnych stron z przestrzeni świata fizycznego w gwieździstym układzie zlatujemy się na konferencję naukową do jakiegoś miejsca w sieci, ale właśnie chodzi o to, żeby to był świat, a nie tylko komunikacja na Skype'ie na przykład, czy na innym komunikatorze. Mojemu wystąpieniu przyświecają dwie idee. Przede wszystkim głęboka refleksja nad technologią i wynikająca z inwazyjności, wręcz totalności technologii, jej oddziaływania na świat człowieka i samego człowieka. Oraz drugi punkt to rola humanistyki, czyli potrzeba wyjaśniania zjawisk, jakie rodzą się w instytutach badawczych, inżynierskich, technologicznych, korporacjach połączonych często z gospodarką i polityką, i biedny, zwykły człowiek podlega takim oddziaływaniom jak Facebook, jak właśnie komunikatory, technologia mobilna, wspomniane bazy danych. To wszystko, co przez technologię jest wytwarzane, czasem w zupełnie innych celach niż te, które dla zwykłego, prostego człowieka, każdego obywatela świata, globalnej wioski McLuhana są ważne ze względów egzystencjalnych, ludzkich, antropologicznych, także komunikacyjnych, ale przede wszystkim związanych z ich ludzką, codzienną egzystencją. To fenomen czasów technologii, które rozwijają się i pędzą, rozwijając się o wiele szybciej niż ewoluuje człowiek, jego umysł, nawet zdolność adaptacji do tak rozwijającej się szybko technologii. Stąd humanistyka winna tłumaczyć dzisiejszy świat po to, aby fenomeny te stały się człowiekowi znane, a nie żeby był w nich wyobcowany lub płynął w rzece różnych zdarzeń technologicznych w taki sposób, że rzeka ta zabiera jego myśli, intencje i działanie, formatuje jego działanie. Jak sformatować technologię, jak wykorzystać ją dla siebie, dla własnych celów, inspiracji, a nie tylko jej podlegać i używać. Stąd przyświecać będzie temu kilkunastominutowemu wystąpieniu idea paradygmatyczności technologii, a także konieczności aktywności humanistów właśnie po to, aby tę technologię jakoś okiełznać dla człowieka.
Akademia Elektronika Laboratorium Humanistyki, tak zatytułowane jest to wystąpienie, to właśnie teoria i praktyka, to właśnie miejsce, gdzie z jednej strony pojawiają się te fenomeny, o których tutaj rozmawiamy, a z drugiej strony one są, pojawiają się w sposób rzeczywisty, praktyczny. To jest ciągłość działania Akademii od wielu lat, w której nie tylko jest działalność akademicka polegająca na wykładach, ale także i życie akademickie jest to włączone. Społeczność sieciowa włączona przy uniwersytecie, gdyż właśnie w ramach tego, co powiedziałem przed chwilą, staramy się dbać, aby na przykład w Second Life, choćby deklaratywnie, Akademia Elektronika, czyli uniwersytet, był najważniejszym elementem składowym Second Life'u, przynajmniej polskiego Second Life'u. I nie chodzi o to, że to jest deklaracja, z którą ktoś może się zgadzać czy nie, ale nie może być inaczej. To nie mogą być kluby, to nie mogą być jakieś przygodne miejsca innego rodzaju działalność. Uniwersytet wszedł tu z pełną odpowiedzialnością, konsekwencjami i musi być najważniejszy. To deklaracja uniwersytecka, która po prostu właśnie próbuje sformatować technologię nie na zasadzie, że jej podlega, ale że uniwersytet staje się technologiczny, a nie, że uniwersytet staje się technologią. Zauważyłem, że w wystąpieniu, w tytule wystąpienia profesora Aleksandra Borszkę, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, pojawiło się właśnie to pytanie, więc mógłbym odpowiedzieć tak bardzo ogólnie, że jesteśmy pomiędzy światami, a zmierzamy najprawdopodobniej do takich światów lub podobnych jak Second Life, że właśnie transferujemy naszą aktywność. I chodziłoby o to, mówiąc dalej, aby aktywność ta była jak najbardziej świadoma, właśnie w pełni humanistyczna, w rozumieniu takim, że pozostajemy ludźmi, a nie stajemy się cyborgami. Chociaż i to być może w przyszłości nas czeka. Proszę Państwa, zapraszam na krótką wycieczkę po Akademii. Dziękuję przy okazji wszystkim ze strony Lublina, przede wszystkim profesorowi Andrzejowi Radomskiemu, Anowi Redinamusowi z Second Life za pomoc w zorganizowaniu tego wystąpienia, także doktorowi Radosławowi Bombie za całą logistykę, no i bezpośrednio tutaj Rafowi Aja za to, że będzie nas pilotował. Zrobiliśmy już krótką próbę przejścia po Akademii, także teraz mamy już chyba wszystko gotowe, pokażę Państwu Akademię, a także nawiążę do treści poprzez cytaty i także ich komentarz. Także poproszę Cię, Raf, podejdź do teleportowni i wszystkich pozostałych gości w Akademii, no Państwa w świecie fizycznym, to tylko zapraszam do zerknięcia na ekran. Wchodzimy w ten pierwszy teleport, tą żółtą pastylkę. Jest już Raf, także mój głos już do Państwa dociera. Jesteśmy w galerii Yellow Submarine, galerii, która gromadzi dzieła sztuki, około 200 dzieł sztuki. Jest wykreowana przez Dexa Euromata, który występuje tu pod postacią Smoka, jedną z dwóch osób, która zajmuje się akademią od wielu lat. Drugą osobą jest neutrinka Lisle, która też przybyła na dzisiejsze spotkanie. Chcę przy okazji dodać, że właśnie Akademia Elektronika działa na zasadzie społeczności sieciowej. Jest częściowo finansowana przez Uniwersytet Jagielloński, ale tylko w pewnych okresach i nie są to jakieś wybitne pieniądze, jakieś wielkie finansowanie. Niemniej umożliwiło w różnych sytuacjach zmiany w Akademii, ale te dwie osoby trwają niezależnie od tego aspektu, choć oczywiście chciałbym, aby to się zmieniło na korzyść. Niezależnie od tej uwagi, właśnie pierwszy ze slajdów z Davida Bella, An Introduction to Cyberculture, klasy literatury cyberkulturowej. Cytuję, że dla mnie to, co chcę powiedzieć, to dla mnie, co chcę, by było od razu już jasne, komputer jest pierwszym, najbardziej wpływającym na moją pracę narzędziem. Mam w stosunku do niego rytualny stosunek, co sprawia, że strukturuje to mój dzień pracy. Popatrzcie Państwo, czy możecie to odnieść do siebie, czy otwarcie rano laptopa, przygotowywanie zajęć, sprawdzanie informacji, rzeczywiście tak jest, ale to właśnie komputer decyduje o tym, albo my w znaczeniu takim, że korzystamy z tego urządzenia na zasadzie, że może formatować dzień, może formatować działania, ale też daje pewne szanse. Jest to choćby związane z tą sytuacją zapośredniczenia. Wczoraj, kiedy
kiedy wymienialiśmy informacje na Facebooku o dzisiejszej konferencji, to osoby pisały, że jadą do Lublina, prawda, i uśmiechały się, dlatego że wiedziały o tym, że ja z kolei jadę, czy już jestem w Pradze i że i tak spotkamy się na konferencji. Kiedy 2 tygodnie temu na innej konferencji rozmawialiśmy o tym, to także padły takie konteksty. A zatem ten format, który najczęściej, no jednak można się z tym spotkać, że osoby to potwierdzają, zwłaszcza z doświadczeniem sieciowym zaangażowane w działalność sieciową, jednak też pewien zysk z tego mają. I ten zysk to jest ta sytuacja, że jesteśmy w Second Life, Akademia Elektronika, że możemy jednak wszyscy spotkać się na konferencji. Na razie jeszcze jest to takie, powiedzmy, no niedoskonałe o tyle, że ja się za chwilę wyloguję, Państwo tam zostaniecie, pozostanie nagranie, pewnie za 5 lat będzie inne, ale istotne jest pytanie, jakie będzie za 5 lat, bo to pytanie futurologiczne, właśnie związane z rozwojem technologii. Wróćmy do teleportowni, do Akademii i przejdźmy do następnej auli. Także proszę Cię, Raf, kliknij na teleport i spotykamy się przy teleportowni. Jesteśmy przy teleportowni. Mam nadzieję, że Raf dotarł, tak, a zatem mój głos jest już słyszalny u Państwa. Druga sala to Księżyc, także kliknij, Raf, nawet może przejść pierwszy na Księżyc. I tam to jest drugi. Tak, jest, Raf już przeszedł, w porządku. No witam Państwa na Księżycu. Jest to miejsce wykreowane przez Endera Mailera i Neutrinkę Lisle. Jest to kolejna aula akademicka. Studenci tutaj mogą usiąść na grzybach, które Państwo widzicie, pochuśtać się na żyrawce. Drzewo, które nam towarzyszy, jest wykreowane przez Endera Mailera. Całe jest plastyczne, w sensie sztuk tradycyjnych, plastycznych. Wymalowane są liście i kora, ale to i tak wszystko oprawa akademicka. Natomiast to, co nas tu interesuje ze strony naukowej, ze strony właśnie treści akademickich, to przykładowy kolejny cytat z Davida Boltera, Człowiek Turinga, Kultura Zachodu Wieku Komputera, a więc również literatura klasyczna. I co tutaj mamy? Aby zrozumieć świat grecki, należy łącznie studiować Platona i analizować sztukę garncarską. Aby zaś zrozumieć Europę w XVII i XVIII stuleciu, studiować Kartezjusza i rozumieć zegar. Podobnie sensowne jest traktowanie komputera jako paradygmatu technologicznego nauki, filozofii, a nawet sztuki nadchodzącego pokolenia. Chodzi o to, że pozwolę sobie skomentować ten cytat, że właśnie totalność technologii, właśnie jej inwazyjność, futurologia, która z nią się wiąże, to może być przedmiotem humanistyki. Chodzi o to, że nie wystarcza to, co jest dzisiaj, ale ciekawe będzie to, co będzie za 2 lata i humanista już mógłby się nad tym zastanawiać, tak samo jak zastanawiają się nad tym twórcy technologii, inżynierowie. Po to, żeby technologia nie zaskakiwała, żeby wciąż nie być klientem technologii, ale żeby być jej świadomym użytkownikiem w znaczeniu nawet kreatorem. Tak jak zresztą Państwo w niektórych wypadkach, choćby w ostatnim wystąpieniu sugerowaliście, mówiąc o różnej aktywności, aktywizmie space, o aktywizmie hakerskim i różnych ruchach, które prowadzą właśnie do kreowania różnych miejsc w sieci. No i kolejny cytat, który mamy na Księżycu z Druckera, Space Lab, Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing. I to jest na podstawie właśnie tej książki. Technologia traktowana jest paradygmatycznie w rozwoju człowieka jako najważniejsza część ludzkiej aktywności. Już tutaj można zobaczyć, jak właśnie autor się odnosi do egzystencji człowieka, która jest wręcz limitowana przez technologię. Podkreśla się tutaj, cytuję dalej, znaczy ten fragment, który jest na ekranie, który jest podsumowaniem tej książki. Podkreśla się tutaj znaczenie procesu rozwoju nie tyle człowieka, ile samej technologii za sprawą człowieka. Pojawia się w tej perspektywie pytanie o humanistykę i rozumienie w połączeniu głównie z kreowaniem technologii. Właśnie chodzi o to, że kiedy wspomniałem na początku ewolucji technologii, można powiedzieć ewolucji, która ją kreuje, pytanie jest takie, co na podstawie technologii, jako tego paradygmatycznego, wręcz najważniejszej składowej dzisiejszej
egzystencji człowiek może wykreować. Czy to będzie znowu tylko technologia, czy to będzie również ludzki element? Czy możemy tak potraktować rozwijającą się i galopującą technologię, żeby ona rozwijała człowieka? Czy będziemy myśleć w takich kategoriach, że to jedynie człowiek rozwija technologię? Przejdźmy do teleportera, podejdźmy na skróty. Jeżeli Państwo w międzyczasie macie jakieś pytania, komentarze, to bardzo proszę, można zwrócić się do Rafa i wtedy proszę Cię, Rafa, byś to napisał na czacie pisanym. To też właśnie urok zdalnej, takiej jak teraz mamy z synchronicznej edukacji, że równolegle z wykładem mówionym może odbywać się część wykładu szeptana, pisana w tym wypadku. To, co słuchaczki i słuchacze chcą powiedzieć do siebie albo do prowadzącego. Raf, proszę Cię wejść w kolejny teleport do Blue City i tam za chwilę się spotykamy. Jeszcze zerkam, czy mamy tu właśnie, jest Raf, tutaj możemy znowu usiąść na tych talerzykach, które są przygotowane dla słuchaczy Akademii. Prowadzący zasiada na drzewie, tutaj odbywają się dyżury, konsultacje, to imersyjne, piękne miejsce wykreowane przez Endera Mailera. Tutaj dziękuję za informację, że zostało 5 minut, postaram się zmieścić w tym czasie. No, można powiedzieć, tutaj jest teza, to nie cytat, tylko właśnie przedmiot i zakres humanistyki. A zatem to, co jest na ekranie, czytam: współcześnie zobowiązanie humanistyki jest o tyle istotne, że rozwój nauk związanych z technologią może domagać się wyjaśnień, na przykład społecznych, psychologicznych, kulturowych, w sztuce, wyjaśnienia wszelkich zmian związanych z przemianami człowieka i świata. Nie będzie to opis działania urządzenia, ale efekt, jaki przy tym powstaje dla zwykłego człowieka. Nie chodzi o wyjaśnienie technologii od strony technicznej, podobnie nie jako sfery użytkowej, ale jako oddziałującej w znaczeniu egzystencjalnym. Chodzi o dopowiedzenie jej humanistycznego znaczenia. Tym samym myślę, że ta konferencja o humanistyce cyfrowej to rodzaj metanarracji, metajęzyka, metadziałalności naukowej, która stara się właśnie z pewnego poziomu, z pewnej perspektywy dostrzec dziedzinę humanistyki, różne jej sfery, różne nauki jako metanauka, która nagle staje się komentarzem do tych wspomnianych przed chwilą, podczas gdy czytałem to, co jest na ekranie. Przejdźmy w takim razie do teleportowni. Są jeszcze dwa miejsca, które chcę Państwu pokazać. Być może wystarczy nam czasu. Także wchodzimy tutaj teleport. Może właśnie Rafa puścimy pierwszego, bo on tu jest najważniejszy ze względu na nasz kontakt z Państwem. Raf już chyba poszedł. I przechodzimy do teleportowni. Zaraz zobaczę, czy Raf się już tutaj nam pojawił. Tak, jest fajnie, to wejdź, proszę Cię, do komina. Tam będzie, tam czeka na nas przygotowany wcześniej cytat i też i miejsce. Jesteśmy w kolejnym miejscu, akademickim kominie, właśnie miejscu, które służy akademickiemu życiu, koncertom, listom przeboju, które przygotowuje od czasu do czasu Dex Euromat, a także muzyce, którą przygotowują inni rezydenci Second Life'u. Tutaj, jak widać, radioaktywne, industrialne miejsce, nostalgiczne, pełne refleksji nad technologią, która już, i techniką, która już utraciła swój żywot i starzeje się w poczuciu rdzy. Natomiast ten cytat właśnie z książki Andrzeja Ardomskiego, Internet, nauka, historia, i cytuję: do niedawna jeszcze istniał podział na tak zwaną rzeczywistość realną i wirtualną. Świat wirtualny można było odwiedzić i wrócić do tego rzeczywistego. Jednakże wirtualność coraz
coraz częściej wkracza i zawłaszcza realność. Cyberprzestrzeń już jest domeną dla tysięcy grup ludzkich, które spotykają się, aby wymieniać się informacjami, dyskutować wzajemne interesy, grać i robić biznesy. Tak więc mieszkaniem większości ziemian stanie się wkrótce nowa, jednolita rzeczywistość, którą Baudrillard określa jako integralną. No to jest, to mogłoby być mottem dla tego wystąpienia, właśnie w odniesieniu do pytania profesora Bursche, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zmierzamy do tej rzeczywistości, na którą tutaj wskazuje profesor Radomski, a w której przebywamy, w pewnej jej wersji, cały czas to podkreślam. Niemniej chodzi o całość ludzkiej aktywności, a nie tylko jakieś fragmenty. Przejdźmy, bo pewnie czas nam się kończy, do ostatniej auli, do galaktyki. Tutaj droga ewakuacyjna, to jest właśnie teleport, który doprowadzi nas do teleportowni. Raf, poproszę cię, żebyś pierwszy wszedł do tego teleportu i zmierzaj do teleportowni. I teraz zmierzamy już do ostatniej auli, do galaktyki. I widzę, że Raf już tam wszedł. Właśnie widzicie Państwo, jak to ładnie zaczyna synchronizować. W tej chwili nie jestem słyszalny w sali, ale już. No właśnie, chciałem też, już powiedziałem, jak wszedłeś już Raf do galaktyki, że ładnie to zaczyna wszystko synchronizować ze względu na to, że no, wszystko to się bardzo łatwo zaczyna odbywać. Właśnie to jest związane z pewnym doświadczeniem sieciowym użycia zarówno software'u, jak i hardware'u. To, że już wyprzedzasz mnie i że to się wszystko odbywa gładko, tego jest dowodem. Hansa Jonasa. Mamy fragment z Hansa Jonasa, zasada odpowiedzialności, etyka dla cywilizacji technologicznej i co tutaj czytamy. Zanim przeczytam cytat, dodam, że jesteśmy w galaktyce, w kolejnej auli akademickiej, gdzie studenci mogą na meteorach odbywać zajęcia. Czasem meteory te nawet po auli fruwają. A zatem wracam na ekran. Obecnie Technę w postaci nowoczesnej techniki przeobraziła się w nieskończone parcie naprzód rodzaju ludzkiego. Jego najważniejsze przedsięwzięcie, w którego ciągłym, samo przekraczającym się posuwaniu naprzód ku coraz wyższym dokonaniom usiłuje się widzieć powołanie człowieka i którego powodzenie w osiąganiu maksymalnej kontroli nad rzeczami i samym człowiekiem wydaje się spełnieniem jego przeznaczenia. Mógłbym dodać, oby tak było, oby rzeczywiście ta relacja, która tu zostaje zarysowana między technologią, rozwijającą się technologią i człowiekiem, rzeczywiście przybrała taką postać. Być może to wishful thinking, być może jesteśmy na etapie przemiany człowieka w postczłowieka, w człowieka, który no, będzie nie tyle władał technologią, ile współistniał z nią, zarówno mentalnie, jak i w sposób rzeczywisty z nią połączony. Tutaj Raf Aja mówi, że chciałby rozpocząć dyskusję, więc proponuję, abyśmy przenieśli się do amfiteatru i tam rozpoczęli dyskusję. A zatem zapraszam tutaj do teleportu. Wszystkim bardzo dziękuję za w ogóle wspólny tutaj udział i tą przygodę w postaci tego wystąpienia w Akademii. Raf, przenieś się do amfiteatru i już do ciebie dochodzimy.